Słuchajcie, jest 8 rano, przyszedłem na basen, ale wiecie co mnie obudziło? Afera. Afera w kuszetkach, ponieważ jakiś pan z zagranicy zabrał Polce pierzynę. Słuchajcie, to jest niesamowite, tu jest noc. Ja od 3 tygodni nie miałem nocy. Ale jak widzicie, nie tylko mi się paliwo skończyło w baku, innym też się kończy. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj wracam do Polski, jestem jeszcze na Islandii, na kempingu w Seydisfjordur i zobaczcie, ile tu jest kamperów i namiotów, ile ludzi się zjechało. Jest 13 lipiec, ja moją podróż rozpocząłem 20 czerwca i tutaj praktycznie kemping był pusty, a dzisiaj jest cały wypełniony. Prawdopodobnie przynajmniej połowa z tych ludzi przyjechała w oczekiwaniu na statek kilka dni temu, tak jak ja. Przyjechałem tutaj 2 dni temu i czekamy na statek. Dzisiaj o 10.30 odpływa, jest 7 rano, no i wszyscy czekamy. Także prawdopodobnie połowa właśnie stąd wyjedzie, żeby wjechać na statek, no i ja również. Także będę płynął 2 dni, potem 1,5 dnia przez Danię i przez Niemcy. No i mam nadzieję, że w dzisiejszym vlogu już będę w Polsce, w domu z moją rodzinką. Także zaczynamy vloga. Jak wiecie z poprzedniego filmu, na promie nie było już kabin, więc musiałem wziąć łóżko i tam nie ma pościeli, dlatego tym razem biorę właśnie śpiwór, poduszkę, pierzyny. No spakowałem jeszcze jedzenie, kosmetyczkę, no i akumulator przenośny. Biorę jeszcze plecak, no i chyba to wszystko. I coś do picia, 3 litry wody. To znaczy źle powiedziałem, do łóżka można dokupić pościel, ale kosztuje 90 zł, ale jak się ma swój śpiwór, to nie trzeba płacić. Zobaczcie, ludzie Islandię pokonują na rowerach, a ja idę rzucić śmieci. To jest takie okienko życia. Jeszcze sobie wrzątko trochę wezmę. Aha, jeszcze wam pokażę, że na tym kempingu, pamiętacie go z pierwszego odcinka, tutaj jest jeszcze pralnia, gdybyście chcieli coś sobie uprać albo wysuszyć, to właśnie w tym pomieszczeniu. No dobra, ruszam. Do odprawy mam z kempingu 200 metrów. Good morning. What line? Check-in. Okay. C7. C7, okay. Thank you. Zobaczcie, jestem 22 minuty przed czasem i tyle już samochodów stoi. Jestem przygotowany, mam paszport oraz bilet. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to za bilet dałem tym razem 1564 euro. Tym razem będę spał z ludźmi w kabinie i tutaj dałem za to łóżko 107 euro zamiast 360. Tak jak wtedy, jak jechałem tutaj na wyspę. Okej, kolejna osoba powie mi, na którą linię mam wjechać. 2.5 Yeah, should be alright. Okay, so you're gonna be parked on line number 9. So my colleagues are there, you're gonna help you. Okay, thank you. Hello. Number 9, yes? Yeah, okay. Hey! Sir, yes. You know your keys are still in the truck. Yeah, oh, sorry. Thank you. It's okay. Just drive. Uh-huh, just okay. Park and then take them. Okay. Don't forget them. Thank you. Słuchajcie, pani mi właśnie powiedziała, że mam klucze na dachu i tak się dzieje, jak sobie rozłączam od samochodu. Także jechałem z takimi, na szczęście tylko 200 metrów, czy tam 300 i się nic z nimi nie stało. Coś tu nie domknęło się. Okej, w tą stronę. Dobra, także pani mnie uratowała przed zgubieniem kluczy. A w okienku dostałem właśnie coś takiego. Klucz do kabiny i tutaj drugi. Paszport nie był potrzebny. Słuchajcie, w końcu się nauczyłem, jak wyłączyć alarm w tym samochodzie. Tutaj jest właśnie gościu, który to omawia. I zobaczcie, jak wjedziecie na prom, po prostu wyciągamy kluczyki. Wychodzę. I ten przycisk, który tutaj jest, trzeba nacisnąć na dole. I jak nacisnę na dole, on zmienia kolor. Na pomarańczowy. I teraz jest alarm wyłączony i jak zamknę, to już może tym autem trząść, już nie będzie się włączał. Także bardzo fajna sprawa, już to testowałem przed chwilą, siedziałem w środku, ruszałem autem, ruszałem z sobą, także to wszystko działa, więc bardzo się cieszę. A teraz jak otworzyłem samochód i wsiadłem z powrotem, to znowu mamy na czerwono. Czyli jakbym chciał wyłączyć, to znowu klikam na dole. Aha, trzeba chyba przekręcić kluczyk, czyli autoryzację zrobić, że tak powiem. I teraz zobaczcie, wyłączam, otwieram drzwi. Aha, bo trzeba drzwi otworzyć. Przy otwartych drzwiach klikam na dole.
jest pomarańczowej. No i teraz, zobaczcie, zamkniemy. I teraz będę siedział w środku i będziemy ruszać samochodem. Alarm się aktywował, ale wyłączyły się czujniki ruchu i czujniki jakby ruszania samochodem. Także zobaczcie, ja teraz będę ruszał sobą. Wszystko nie działa. I teraz samochodem też nic się nie włącza, także jest dobrze. Ale znowuż, jakbym otworzył po prostu drzwi, to będzie wyłot. Poczekajcie, wezmę kluczyki. Zobaczcie, jak ktoś drzwi otworzy, to wyje. Także jest dobrze. Już się nauczyłem. Okej, moi drodzy, ruszamy. Jest godzina 9:54. Czyli wjeżdżamy 35 minut przed odpłynięciem. Okej, jesteśmy na promie. Teraz szybciutko muszę wyjąć rzeczy, żeby się potem nie przeciskać. Także bierzemy śpiwór, torbę oczywiście ciężka, jak nie wiem. Okej, rzeczy tam już mam. Teraz trzeba wyłączyć ten alarm. Jest na pomarańczowo. Zamykam. Już nie będzie wył. Okej. Pamiętajcie też, żeby ręczny zaciągnąć. Ogólnie personel wam o tym powie, ale trzeba pamiętać, żeby się nie stoczył na falach. Ok, jestem na pokładzie numer 2. Mam pokój 2001 przez F. I znalazłem moje drzwi, także wchodzimy. 201 od A do F. Ok, widzę, że są trzy osoby. Jedna, druga i trzecia. To ja jestem czwarty. A gdzie jest F? Tutaj. 201 F, czyli to łóżko jest moje. Nareszcie. Dobra, jestem na miejscu. Idę się teraz przejść na górę. Zobaczymy, jak odpływamy. Słuchajcie, ledwo zdążyłem. Właśnie ruszyliśmy. Idziemy na dziób. Wszyscy przyszli popatrzeć na ostatni widok. Ale muszę wam powiedzieć, że mega buja tym statkiem. Teraz będzie przeszkolenie. Płyniemy już 2 godziny, a ja za bardzo nie mam co robić, więc siedzę tutaj w bibliotece, no i pracuję. Także tak mi minie większość czasu tutaj. Znalazłem gniazdko, wszystko się ładuje, więc jest dobrze. Jestem teraz na takim tarasie na zewnątrz, ale podoba mi się to, że teraz włączyli takie nagrzewnice. I ludzie mogą sobie po prostu siedzieć przy tym i się ogrzewać. Bo nie ukrywam, że na dworze jest 9 stopni, jak płyniemy, to trochę zimno. I tak samo właśnie zrobili to tutaj, zobaczcie. Są nagrzewnice, gdzieś z 5 tutaj na zewnątrz, no i ludzie mogą się przy tym grzać. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, jest 2:20 i właśnie dopływamy do Wysp Owczych. No i pokażę wam, jak to wygląda. Chciałem, żebyście też wiedzieli, że jakbyście z Islandii płynęli na wyspy, to właśnie trzeba wstać w środku nocy. O 3:00 nad ranem właśnie dopływa do portu, do Tórshavn. No i trzeba wiedzieć, że właśnie tak wcześnie trzeba wstać. A ja wstałem, bo muszę iść do busa po klapki, bo chcę wziąć prysznic, a zapomniałem klapek. Ale najpierw idziemy na górę, nagramy dobijanie do portu. Zobaczcie w ogóle, jak ładnie jest oświetlony statek. Noce są już ciemniejsze niż na Islandii, więc wszystko ładnie się świeci. A ja jeszcze raz pokażę wam te nagrzewnice.
No, tu jest cieplutko, fajnie. No, ale praży. Idziemy na dziób statku. Po prawej wyspy Owcze. Ok, jesteśmy w porcie, jest godzina 2:56, tu mamy polski czas, ale tak naprawdę na statku jest 2:56, więc idziemy do samochodu. Ok, Wilde wysiada od razu tutaj na tym, na kardeku, a ja idę do samochodu, jestem na końcu. Znowu stoję obok tych starodawnych Volkswagenów, jak jechałem na Islandię, te też płynęli ze mną. Dobra, jest samochód i tak, zapomniałem klapek, także fajnie, bo będę mógł iść na basen jeszcze. Ok, idę dalej spać. Także dobranoc, widzimy się jutro. Słuchajcie, jest 8 rano, przyszedłem na basen. Tym razem jestem sam. I jak widzicie, nie ma za dużych fal, bo chociaż woda cały czas się trzęsie. Także jest fajnie. Ale wiecie, co mnie obudziło? Afera. Afera w kuszetkach, ponieważ jakiś pan z zagranicy zabrał Polce pierzynę. Ona sobie kupiła za 90 zł poduszkę, przykrycie, pościel całą, a on po prostu wparował do żeńskiego pokoju, zwinął jej to wszystko i przeniósł do swojego, na swoje łóżko, do innego pokoju. No i cała afera była taka, że dziewczyna no, nie chciała już spać w tej pościeli, bo on się na niej tam położył. No i po prostu tam się trochę unieśli. Jakaś dyskusja była po polsku, no i to mnie obudziło. Także jakbyście byli właśnie na statku, to przez pierwsze godziny pilnujcie swoich pościeli, bo potrafią ją kraść. To takie info dla was. O, fale się porządne zrobiły, zobaczcie. Czyli statkiem buja. Trafiłem was. Jak widzicie, tutaj barierki robią zasuszarki, więc ja też sobie ręcznik tutaj rozwieszam i moje slipki. No i co, jak się żyje tutaj? Fajnie, chociaż w nocy, jak jest nas czterech w pokoju, no to jeden kaszle, drugi chrapie, trzeci wstaje, jeden przyszedł o północy, więc obudził wszystkich, ktoś tam czaśnie drzwiami, bo jednak te drzwi są bardzo głośne, jak ktoś nie stłumi uderzenia, to one tak się czaskają. Więc śpi się tak sobie, ale ja mam na szczęście te zatyczki motocyklowe do uszu i było całkiem spoko. Także jakbyście płynęli, to możecie kupić sobie właśnie zatyczki do uszu. I zobaczcie, jaki ładny mamy dzień na statku. Słońce świeci, jest pięknie. Ludzie przyszli łapać promyki słońca. A teraz przyszedłem na śniadanie z pięknym widokiem, ale powiem wam, że wczoraj jadłem konserwę, udko z kurczaka, no i już nie mogłem, już tak byłem najedzony, że po prostu nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ale tutaj jeszcze miałem zupę pomidorową, zrobiłem ją z gorącą wodą w termosie, no i połowę zupy wypiłem, no i też już nie mogłem jej zjeść, więc całą tą konserwę wsypałem do termosa, także mam teraz zupę pomidorową z konserwą i muszę to teraz wypić. Zostało mi jeszcze tylko pieczywo, także będę pił zupę z mięsem i zagryzał suchym pieczywem. Także dojadam wszystko, co miałem w samochodzie, żeby nie przywieźć do domu. No i tak wygląda moje śniadanie. Smacznego. Całkiem dobre, tylko zimne. Ostygło przez noc. No i słuchajcie, jest 10:50 tutaj na statku. Otworzyli kardek, więc można było przyjść do samochodu, popakować wszystko. No i ja właśnie też się spakowałem i czekamy na wyjazd. No a w Danii mamy 9:50, czyli jest godzinę wcześniej. Ale widzę, że ktoś mi coś wsadził za wycieraczkę. Zobaczmy, co to jest. Kemping, jakaś reklama. Dobra, słuchajcie, tu są jakieś kempingi w Danii, więc fajna pamiątka, ale pan powiedział, że teraz jak się spakowałem, mam iść już do góry, bo jeszcze nie można tutaj przebywać. Ten czas był tylko na spakowanie samochodów, także idę jeszcze na pokład. Jestem na statku, zobaczcie, ile ludzi przyszło przywitać Danię. A widać ją już przed nami, zobaczcie, tam jest, ale wieje. Słuchajcie, siedzę tutaj 10 minut i jak pamiętacie, przed chwilą była 9:50 i zrobiła się 12:04. Także cuda tutaj się zdarzają.
Dobra, słuchajcie, wszyscy już poszli. Zostałem tylko sam, bo chciałem dokończyć tego timelapsa, ale wpłynęliśmy. Jesteśmy w Danii, od razu jest cieplej. Ten wiatr jest taki cieplutki, że aż się chce być na dworze. No ale nic, idę teraz do samochodu i wyjeżdżamy na ląd. Siedzę w samochodzie, ale zobaczcie, jak długo czekamy. Jest 13:09, jeszcze nie wyjechaliśmy. Ale tak sobie patrzę i zobaczcie, tutaj jest rejestracja z Wysp Owczych. Jest na dole FO. Jeszcze takiej rejestracji nie widziałem. Ok, 13:18, ruszamy. Nareszcie. Tankuję jeszcze diesla w Hirtshals. Mam tutaj 12 koron za litr, ale powiem wam, że mam prawie suchy bak, ponieważ na Islandii paliwo jest droższe o 2 zł na litrze, więc postanowiłem, że zatankuję w Danii. Tutaj kosztuje 7,50 zł, a tam w Danii około 9,50. Ale muszę wam powiedzieć, że miałem przygodę, bo jak wiecie, 2 dni i 2 noce byłem na kempingu i grzałem sobie webastem. I webasto zjadło mi całe paliwo. Miałem ostatnie 10 litrów, myślałem, że starczy. No i po prostu okazało się, że poszło całe paliwo. Dzień przed promem nie mogłem odpalić samochodu, w ogóle mi akumulator wysiadł. Musiałem schodzić z butelkami od wody mineralnej na stację po paliwo i przynosić. Dwa razy musiałem iść. Pierwszy raz 2,5 litra przyniosłem, to nie starczyło. Musiałem drugi raz iść po następne 2,5 litra i 5 litrów jak zatankowałem, to dopiero odpalił. Także miałem taką przygodę. Jeszcze w nocy, do pierwszej w nocy walczyłem, żeby odpalić ten samochód. Potem się całą noc ładował akumulator, no i rano odpalił, ale miałem przygodę niesamowitą. Także pamiętajcie, gdybyście mieli rezerwę w baku i chcieli 2 dni nocować na kempingu, to raczej wam to nie wyjdzie. Po prostu webasto zużyje całe paliwo i rano nie odpalicie. Także ja już tak nie będę robił, po prostu zapomniałem. Ok, zapłaciłem 838 koron za 70 litrów prawie. Czekam na paragonik. O właśnie, w takich butelkach nosiłem paliwo ze stacji. Musiałem iść 1,5 km do stacji najbliższej. No i powiem wam, że pierwszy raz mi się zdarzyło, że na podróż nie zabrałem kanistra z dodatkowym paliwem. No i akurat jak nie wziąłem, to mi zabrakło paliwa. I to jest naprawdę aż komiczne, że jak mam kanister z paliwem, to mi nigdy nie zabraknie. A tylko nie zabiorę, to mi zabrakło. Okej, jedziemy. Kierunek Polska. Ale najpierw jeszcze do spożywczaka po śniadanie. Znowu jestem w Szparze, w Hirtshals. Kupiłem jajka, dynię, pieczywo, ser i kefir. To powinno mi starczyć na drogę. No dobrze, kanapka gotowa, dynia otwarta, kefir przygotowany. I zobaczcie, tutaj jest moja trasa, czyli z Danii do Wielkopolski mam 1131 km. No i jest to 10 godzin i 20 minut. Także co, ruszam i widzimy się w drodze. Właśnie dzwoniłem do Kasi i powiedziała mi, że w Polsce macie 36 stopni na plusie. Tutaj w Danii jest 24, przed chwilą miałem 20,5. Także temperatura rośnie wraz z zbliżaniem się do Polski. A jeszcze przed chwilą w Islandii miałem 9, jak wyjeżdżałem. Także w Polsce 36, w Islandii 9. Godzina 21, połowę drogi. Zrobiłem 550 km, jeszcze drugie 550 przede mną. A przy okazji piękna tęcza. Słuchajcie, to jest niesamowite, tu jest noc. Ja od 3 tygodni nie miałem nocy, aż jestem nieprzyzwyczajony do takiej ciemności. Nic nie widać. Gotuję teraz jajka, bo zgłodniałem, także ugotujemy sobie na twardo. No i będę sobie po prostu jechał i może jadł. A może nawet tutaj zjem na postoju. Ale powiem wam, że właśnie chłopak do mnie podszedł i zapytał, czy mam kanister z dieslem, bo właśnie mu się paliwo skończyło i stoi. Nie może odpalić samochodu. No ja powiedziałem, że nie mam, niestety też nie mam. Ale jak widzicie, nie tylko mi się paliwo skończyło w baku, innym też się kończy. O, burza idzie. Wiecie co, sprawdziłem, że ta stacja jest 10 km stąd, dokładnie 12. Zawołałem tego chłopaka, powiedziałem, że z nim pojadę po to paliwo. Dam mu tutaj zbiornik, bo akurat dolałem AdBlue i 10 litrów będziemy mogli zatankować. Tu jest nawet lejek, więc sobie wleję. Także na pół godzinki stracę, ale pojedziemy. Bardzo się ucieszył. Powiedziałem mu tylko, żeby poczekał, aż mi się jajka ugotują, więc też powiedział, że musi iść tam na autostradę, bo samochód mu stoi chyba na autostradzie
No i mówi, że musi karteczkę wsadzić przed policją, że napisze, że pojechał po paliwo. Także ja sobie akurat jajka teraz wyleję, znaczy wrzątek wyleję, no i pojedziemy. Okej, zatankowaliśmy. Patryk poszedł zatankować, bo tak ma imię. No i co, wracamy na parking. Słuchajcie, jadę dalej. Okazało się, że ten chłopak jakoś przyczłapał się na ten parking i stał na awaryjnych. Może teraz na kamerze tutaj samochodowej się nagrało. Ale powiem wam, że nie udało się odpalić, ponieważ zapowietrzyła się pompa paliwa. Wlaliśmy te 10 litrów, ale nie chciał w ogóle odpalić. Więc jeszcze tam będzie próbował, ale jak nie odpali, to wezwie assistance. No ale nic, może jeszcze odpali. A ja tymczasem jadę w nocy. Jestem przed Berlinem. Jeszcze tak wam tylko powiem, że w podziękowaniu kupił mi Snickersa. No a ja nie jem słodyczy, ale mnie tak kusi teraz. W ogóle chciał mi kupić jakiś alkohol. Ja mówię, że nie piję alkoholu. Mówi, to zatankuję ci do pełna, bo zauważył, że mam 3/4 baku, zobaczcie. Mam 3/4 baku. Chciał mi zatankować do pełna. No ja powiedziałem, że nie chcę, że pomagam mu za darmo. No ale on mi jednak tego Snickersa kupił, więc no chyba go zjem, bo już zaczyna mi się chcieć spać. I mamy nowy dzień, godzina 11:02, za 20 km jestem w domu. Dojechałem, jestem na mojej ulicy. Super, ale wiecie co, chyba Kasi nie ma z dziećmi, bo jest niedziela, 11:23 chyba pojechali do kościoła. Więc nikogo nie zostałem. Więc gaszę silnik i od razu wam pokażę, ile zrobiłem kilometrów. 5355. Cała podróż do Islandii z powrotem. Oraz cały powrót. A na liczniku mam 25188. Także jak widzicie, dosyć sporo. Myślałem, że ten prom troszeczkę nadrobi, że będzie mniej tych kilometrów, ale i tak wyszło 5000. Okej, wchodzę do domu. Trawa urosła, ale fajnie. Kasia podobno podlewała, żeby nie uschła. Także jest dobrze. Halo, jest tu ktoś? No nie ma, tak jak wam mówiłem, pojechali pewnie do kościoła. Także co, no jak się cieszę, jestem w domu. Ale porządek, ja cię kręcę. Szymek miał imieniny niedawno. Dobra, słuchajcie. Na tym ujęciu skończymy. Ja się tutaj muszę teraz rozpakować. Za chwilę przyjdzie rodzinka, to się przywitamy. A z wami się pożegnam. Dziękuję, że oglądaliście filmy. Mam nadzieję, że wam się podobały. Dla mnie Islandia jest bardzo ładnym krajem. Wiem, że niektórzy mówili, że trochę za nudno, coś tam pisaliście, że lepiej było jechać na Bali albo na Hawaje, ale po prostu to była moja podróż prywatna, bez rodziny, samotna. Także no, ja zawsze chciałem tą Islandię zobaczyć. Raz w życiu warto tam pojechać i przekonać się, jak tam jest. Dla mnie bardzo fajna podróż, dużo spacerowałem, dużo chodziłem po górach. Mogę powiedzieć, że taka ruchowa podróż, taka fizyczna, trzeba było się nachodzić troszeczkę, ale bardzo, bardzo fajna. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Muszę w końcu zgolić tą brodę, także może dzisiaj albo jutro się ogolę i już będę chodził bez brody. Także trzymajcie się, do zobaczenia.